Cześć wszystkim. Jeżdżę sobie kolejny dzień Kia Niro. Także jeśli jesteście zainteresowani testem tego samochodu, zapraszam na kilka słów na jego temat. W teście mamy dzisiaj pierwszą hybrydę na moim kanale. Jest to, tak jak powiedziałem, Kia Niro. I może zaczniemy sobie od takich szczegółów technicznych. Czyli tak. Pod maską mamy silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 105 koni. I ten silnik wspomagany jest silnikiem elektrycznym o mocy niecałych 44 koni, co, jak łatwo policzyć, razem daje 141 koni. Nie wiem, jak się to liczy, nie mam pojęcia, nie będę wnikał. Tak producent podaje, tak przyjmuje. Nie jest to jakaś oszałamiająca moc, ale nie jest to przede wszystkim auto do ścigania się, do jakoś dynamicznej jazdy. To jest samochód, który ma być do miasta. Samochód ma palić jak najmniej i ma być wygodny. I teraz tak, może ja zacznę od tego, że po tych kilku dniach jazdy tym autem wiem, że to na pewno nie jest samochód dla mnie. Czyli dla kogoś, kto wymaga od samochodu, no myślę, że dosyć przynajmniej ponadprzeciętnej dynamiki, to auto u mnie byłoby skreślone. Ale to jestem ja, to jakby kategoria tego typu kierowców na pewno nie będzie z tego samochodu zadowolona, mimo jego wielu kolejnych zalet, o których za chwilę. I wiem, że ja tego auta dla siebie nie chciałbym kupić, ale to jest jakby tylko i wyłącznie moja opinia i tylko wyłącznie z tego jednego względu, czyli dynamiki. Tutaj mamy przyspieszenia, producent podaje coś około 11,5 sekundy do 100 km na godzinę. No i odczucia też są mniej więcej takie same. To wiadomo, to nie jest tak, że to jest bardzo źle, ale szału nie ma i jeśli ktoś, tak jak powiedziałem, wymaga jakiejś tam dynamiki, to będzie na pewno zawiedziony. Ale to jest w zasadzie największa wada tego całego zestawienia tych dwóch silników, bo zalet mamy tutaj całą masę i naprawdę, tak jak producent podaje, powiedzmy 3,8 litra spalanie, no ja troszeczkę nie wierzę w takie wyniki, ale myślę, że 4,5 jest śmiało do osiągnięcia. Ja, odbierając ten samochód, nie mam pojęcia, jak ktoś jeździł, ale było dobrze ponad 6, chyba 6,5 litra średnio komputer pokazywał. Tak naprawdę im więcej jeździłem, to tym bardziej mi to spalanie spadało i byłem już w granicach 5 litrów. No później chciałem sprawdzić te wszystkie przyspieszenia, co to auto potrafi, i na pewno tam troszkę spalanie mi urosło. Powiem tak, start od zera to jeszcze nie jest jakaś tam tragedia, nawet nie to, że nie tragedia, jest nawet fajnie. To tak jak mówię, do miasta ok, ale już takie przyspieszenia, powiedzmy jadąc 60-80, chcemy szybciej, no jest ciężko i tylko, że to mówię z perspektywy tak już stricte swojej. Gdybym miał spojrzeć na ten samochód z perspektywy, na przykład, nie wiem, mojego taty czy tego typu klienta, no to rewelacja. Tutaj wtedy, jeśli ktoś szuka samochodu do miasta, siedzi troszeczkę wyżej, bo jest to, nie jest to kompakt, nie jest to SUV, czyli jest to ten nieszczęsny crossover, czyli takie nie wiadomo w sumie co, ale myślę, że właśnie taki klient jak mój tata byłby mega zadowolony, bo siedzi wyżej, więcej widzi, jest mu po prostu wygodniej. A do tego ma auto, które bardzo mało spala, a w mieście, tak jak jeździłem wcześniejszymi samochodami, to nie wiem, wjeżdżając na parking w promenadzie nadziemny, to naprawdę na każdym podjeździe trzeba mega uważać, bo można walnąć mocno podłogą. No tutaj nie ma w ogóle tego problemu, mimo że to nie jest żaden SUV, tylko troszeczkę podniesione auto, tak naprawdę minimalnie, ale w takich sytuacjach, czy jakieś krawężniki, to już bardzo pomaga. Zastanawiałem się przede wszystkim, z jakim samochodem porównać ten samochód. No i kombinowałem. Jacy tu są rywale? Wyszła mi Toyota CHR i tyle. Nie wiem, czy znacie jakiegoś rywala innego tego samochodu, ja nie wymyślę. Wiadomo, że to ma być nie kompakt, nie SUV, ma być hybryda i nie ma kosztować 300 tysięcy. No to nie wiem, jeśli macie jakieś pomysły, to zapraszam. Mnie wyszła CHR-ka.
Ja nie odniosę się jeszcze bezpośrednio, bo CHR-ką nie jeździłem. Znam w miarę ten samochód, ale bez takich kilkudniowych testów. I na pewno CHR-ka będzie droższa. To zależy, jak to. No oczywiście wszystko zależy, jak skonfigurujemy samochód, ale na pewno będzie to przynajmniej kilkanaście tysięcy więcej. No i jak mam tak bez testu, na tą chwilę bez testu kilkudniowego CHR-ki powiedzieć, skąd się bierze te kilkanaście tysięcy, no to jak na razie to wychodzi mi za logo na masce. Bo jakichś takich dużo większych zalet nie widzę. Oczywiście jest też kwestia wyglądu. No dużo bardziej zwariowana jest Toyota, co jest może dziwne, bo te auta raczej były znane z, no nie chcę brzydko powiedzieć, no ale takiego designu, no lata 90 i stop. No tak trochę wyglądały te samochody jeszcze niedawno. Fajnie, że oni coś zaczynają robić innego. No ale to samo można powiedzieć o Kii. No ja naprawdę, Kia dla mnie to przez wiele lat kojarzyło się Kia Pride. Auto Kii. No tragedia. To ja nie wiem, jak w ogóle można zrobić coś takiego. A postęp, jaki zrobiły te samochody, naprawdę coś niesamowitego. To auto nie jest może jakoś prześliczne albo w drugą stronę też nie. Dla mnie fajny, fajny taki miejski samochodzik, który jakoś tam specjalnie nie rzuca się w oczy. Z takich detali, na które ja zwróciłem uwagę, to na przykład tylne światła, jeśli są włączone, fajnie wyglądają wieczorem. Materiały tutaj szału nie ma, ale też jeśli się robi hybrydę, którą można kupić poniżej 100 tysięcy i nie jest wielkości Yarisa, no z czegoś trzeba zrezygnować. No, myślę, że te materiały nie powalą Was na pewno swoją jakością, ale na pewno też jakoś ogromnie nie rozczarują. Chociaż mówię, prosty design, ergonomia bardzo dobra, żadnych szaleństw i tyle. Z rzeczy, za które ja na pewno muszę bardzo pochwalić ten samochód, to jest skrzynia. Większość hybryd jeździ na skrzyniach CVT bezstopniowych. Tutaj ja byłem mega zaskoczony, jak się dowiedziałem, że Kia zrobiła nie dość, że normalny automat, to jeszcze dwusprzęgłowy. I faktycznie, nawet odnosząc do DSG, ja nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia z DSG, ale jakieś tam mam, to powiem, że na pewno DSG jest lepsze. To jakby nie ulega wątpliwości. Czy jak mawia jedna moja koleżanka, nie ulega frekwencji. Ale ja z tej skrzyni jestem bardzo zadowolony. Na taką jazdę, na tyle kilometrów, ile ja przejechałem, to tylko same pochwały. I właśnie tak jak powiedziałem, szczególnie z tym, że no nie mamy tutaj wrażenia odkurzacza, tak jak w tych bezstopniowych skrzyniach, chociaż na przykład Civic przez to imitowanie zmiany biegu zupełnie jakby pozbył się tych odczuć, ale przeważnie skrzynie bezstopniowe, no trzeba się przyzwyczaić, trzeba polubić, albo przynajmniej, żeby się nie męczyć, a tutaj ten problem zupełnie odpada. Mamy fajny automat dwusprzęgłowy do tego, jest super. Jest też tutaj taka kwestia, że to nie jest tak, że w tej hybrydzie mamy taką sytuację, że silnik elektryczny działa na przykład powiedzmy tam do, nie wiem, 40 na godzinę, potem uruchamia się silnik spalinowy i działa tylko on. Mamy taką sytuację tutaj, że silnik benzynowy może być wspomagany przez elektryczny tak naprawdę w każdym momencie, jeśli jest oczywiście naładowany. No i to na pewno też jest na plus co do tej dynamiki, której w sumie nie ma, no ale na pewno dzięki temu jest troszeczkę lepsza. Z takich rzeczy, które ja nie do końca mi się spodobały, to na przykład nie wiem, czemu dosyć długo nie mogłem się usadzić w tym aucie i nawet nie o tyle, że było mi niewygodnie coś pod względem siedzenia czy sięgnięcia do jakichś elementów, tylko nie mogłem na przykład lewej, nie wiedziałem, co zrobić z lewą ręką, bo ani na niższym podłokietniku nie mogłem jej oprzeć, ani na tutaj podszybiu. No na pewno kwestia wyregulowania, ale dosyć długo mi to zajęło, ale w końcu się jakoś tam udało. No i mamy tutaj sporo, taka troszeczkę skrajność, bo tak, z jednej strony nie mamy za dużo opcji na wyświetlaczu, tutaj na desce. Są jakieś podstawowe, tylko przeważnie jak już wejdziemy w jakąś opcję, to tam nie ma jakiejś regulacji, to są bardziej takie informacje, więc to jakby tych funkcji za dużo nie ma, a z drugiej strony jak dla mnie troszkę za dużo funkcji się wyświetla, typu na przykład, nie wiem, włączymy teraz wycieraczki, to pokazuje się
wyświetlaczu, nie wiem po co, że teraz tryb 1, tryb 2, tryb auto i tak dalej. O ile na początku mówię, o fajnie, wiem na którym trybie, no to tak za czwartym razem, no w sumie po co, ja przecież ja i tak to wiem. Pewnie to można wyłączyć, nie znalazłem tego wyłączenia, gdzie to by można było usunąć. Jak można, super, nie ma tematu, jak nie można, no to nie wiem, bez sensu. Wielkościowo ten samochód, wsiadał kolega, który no, jest naprawdę około 2 metrów. Z przodu się usadził bez problemu, jeśli odsunął fotel dla siebie, dostosował fotel kierowcy dla siebie, z tyłu wsiadł i nawet nie było tak, że miał kolana w zębach, no ale już mu było w miarę ciasno. Dla mnie 182 cm, no problem, naprawdę, z każdej strony. Bagażnik duży nie jest, no może to nie jest auto na wakacje, ale no wiadomo, to nie jest kombi, nie jest to jakiś ogromny SUV. Ja uważam, że dla rodziny 2 plus 1 takie auto jest super, 2 plus 2 no już będą jakieś tam kompromisy. Nie mam mapy w tym egzemplarzu testowym, także troszeczkę nie powiem Wam, jak ona działa, jak ona nawet wygląda. Nie ma karty SD. Ale sporo, o na przykład to, co mówiłem o tych ustawieniach. No jak wejdziemy tutaj w napęd, no w zasadzie są same informacje. To nie jest tak, że my możemy coś tutaj kombinować. Mamy tryb eko, ale tak naprawdę to on pokazuje, czy ja jadę eko, czy nie. Tutaj się nic nie naciska, a przynajmniej ja tego nie znalazłem, co można by było z tym zrobić. Jest tych ustawień sporo, ale to akurat nie tu, tylko tam. Sporo, w sumie nie sporo. Jest dużo informacji podawanych, ale właśnie ustawień jakoś tak mega dużo nie ma. Może to i dobrze. Jest dziwne wrażenie, tak jak człowiek nie jest przyzwyczajony do jazdy hybrydą, tak jak na przykład kręciłem film, a kolega akurat tutaj troszeczkę podjeżdżał, przestawiał samochód, to nie słychać go na parkingu, to jest takie fajne, dziwne wrażenie. Jedzie samochód, ale nie słychać. I właśnie to, co mnie się rzuciło od razu praktycznie, takie odczucie, że moment uruchomienia napędu benzynowego jest zupełnie inny niż, tak jak macie system start-stop w samochodach, no to jednak mocno czuć ten moment załączenia się silnika. To tutaj, jeśli jedziemy na elektrycznym silniku i uruchamia się silnik spalinowy, to jest to tak płynne i tak ciche, że w zasadzie myślę, że jeszcze chwilę bym tym samochodem pojeździł, to w ogóle bym kompletnie zapomniał o tym. No dziś, w tej chwili jest to dla mnie jakaś ciekawostka i czekam na ten moment, słucham, chcę zobaczyć, jak to jest, więc jakby jakaś tam wrażliwość jest na to ustawiona, ale mówię, jeszcze chwilka i ja myślę, że kompletnie nie wiedziałbym, że kiedy to się dzieje i nie zwracał na to uwagi. Takim systemem start-stop, wiadomo, że to zupełnie co innego, ale chodzi mi o odczucie. To jest jednak zupełnie co innego. Tam ewidentnie mocno czuć ten moment, kiedy rozrusznik zadziała, uruchomi się silnik. Tu tego nie ma. Dla mnie to jest plus. Zobaczcie. Gaz w podłodze. To jest, ja mam gaz w podłodze, nie jestem w stanie zrobić nic więcej. No tak. Trzeba się przyzwyczaić i trzeba to zaakceptować. Jeśli chcecie ten samochód, pamiętajcie o tym, żeby nie było jakiegoś rozczarowania dużego, bo szkoda by było, żebyście jakoś nieświadomie wybrali. Ale jeśli to nie jest dla Was ważne, a to nie jest ważne dla bardzo wielu kierowców, no to myślę, że ten samochód jest naprawdę fajną ofertą dla poszukujących tego auta, szczególnie, że macie do wyboru jeszcze jeden, czyli CHR-kę i tyle. Co do odczuć akustycznych podczas jazdy, w mieście zero problemu, ale nie jest to na pewno samochód wyciszony jakoś rewelacyjnie. Muszą jeszcze być jakieś rzeczy, które pokazują, że jest to jednak Kia, a nie auto już dzisiaj na poziomie, powiedzmy, Volkswagena pod każdym względem, bo na wielu poziomach jest, już dawno, ale na pewno nie pod każdym. Na pewno to jest jeden z tych, gdzie no, jakoś tam słychać szumy, ale to no problem, to nie jest coś, co będzie Was strasznie denerwowało, irytowało. No, znowu jest tak, że ruszyliśmy i spalanie fajnie spada, ale myślę, że dużo bardziej byśmy to czuli, gdyby był dużo większy ruch, bo stojąc silnik po prostu nie pracuje
i w porównaniu do samej benzyny, no to ma wtedy największy sens. Fajnie też tłumi nierówności, podoba mi się to. Jest wygodnie i to jest na pewno zaleta tego samochodu. A jeszcze co do prowadzenia, to też jest coś, co się mocno zdziwiłem, bo byłem przekonany, że to ma być auto właśnie, które nie, no wiadomo, nie jest szybkie, ono jest do czego innego, jest trochę podniesione, więc już od razu traci na własnościach jezdnych. No a okazało się, że prowadzi się całkiem. To nawet kilka razy wjeżdżając w jakiś fajny łuk, czy tam gdzieś mocno zawracając, o to też kolejny plus, bo ma genialny promień skrętu. Jeżdżąc w promenadzie po parkingu, ja byłem w szoku, bo tam lawirowanie między tymi słupkami to czasami jest troszkę problem, a w tym samochodzie naprawdę promień skrętu jest jakiś rewelacyjny. Nawet nie czytałem jeszcze danych, ale odczuciowo super. A właśnie odnośnie prowadzenia, wiadomo, że będziecie troszeczkę się przechylać, te fotele nie jest to samochód do sportowej jazdy, ale jak na samochód do tego, do czego on jest, prowadzi się kapitalnie. No i cena. No stówka będzie, no niestety, to ciężko, żeby to było dużo mniej. Dużo, mało, no tak jak mówię, nie bardzo jest z czym porównywać, ale zobaczcie, ile kosztują hybrydy. Te ceny są kosmiczne. No a tutaj około 90 tysięcy kupujecie już ten samochód. To, co jest w kiju, że ten rozstrzał po dodaniu wielu elementów nie jest taki, że dokupicie sobie drugi samochód cenowo. To jest też fajna rzecz. Ale tam powiedzmy około 110 tysięcy. No wyciągacie ten samochód już fajnie wyposażony. Nie chcę oceniać, czy to jest dużo, czy to jest mało. No moim zdaniem to jest niedużo jak na hybrydę fajnie wyposażoną, a z drugiej strony dużo jak za samochód tej wielkości, tej klasy. No ale hybrydy są drogie, po prostu są drogie i nie da się tego ocenić, odrywając samo auto od napędu. No, biorąc jako całość, ja uważam, że cena jest ok. Podsumowując te parę dni z Kia Niro, bardzo sympatyczne autko. Tak jak mówiłem, dla kogoś, kto ma osiągi na 7. miejscu swoich priorytetów, to auto sprawdzi się genialnie, naprawdę. Ja uważam, że jeśli ten ktoś jeździ w mieście, czasem gdzieś tam wyskoczy dalej, ale to jest normalna taka jazda spokojna i wymaga od samochodu wygody, ekonomii, będzie zadowolony z Niro. Ja dziękuję za dzisiaj. Oglądajcie za tydzień. Nie przegapcie odcinka, bo będzie Stinger. A to jest auto, na które ja bardzo czekam. Samochód, który znowu widziałem 2 dni temu i znowu zrobił na mnie takie wrażenie, że jest mi chyba aż głupio, bo naprawdę, żeby to była jakaś inna marka, ale żeby Kia robiła takie wrażenie, to nie wiem, ja sam jestem w szoku. Zobaczymy, może to ten czar cały pryśnie, jak się nim przejadę, ale wątpię, raczej to będzie w drugą stronę. Jak się poczyta dane tego auta, nie wiem, bo stanąłem za nim wczoraj, zobaczyłem czerwony kolor, jak wygląda z tyłu, jak ten samochód ma ściętą linię dachu i tak dalej. No, rewelacja. Nie mogę się już strasznie doczekać tego testu. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.